A tłumacząc tak dosłownie, to jest to osoba, która zajmuje się optymalizacją trasy dla jachtu, ale nie tylko, również dla statku. W naszym wypadku mówimy o jachcie, czyli o naszym katamaranie Gemini 3. Optymalizacja trasy. Co to znaczy? No właśnie, co znaczy to optymalizacja trasy? Tu też tak najkrócej to tłumacząc, to w założeniach staramy się, aby ta trasa była jak najkrótsza, jak najszybsza względem właśnie warunków pogodowych, względem wiatru i też jak najbezpieczniejsza. I to są zadania dla rutiera, żeby analizować wszystkie dane meteorologiczne, a znając możliwości jachtu, żeby odnosić to do tych możliwości jachtu i żeby sugerować taką właśnie trasę. W stanie przekazywać w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem dosłownie tam pół minuty, na ląd, tutaj do jakby do tego mojego centrum, które znajduje się w Mrągowie. I przekazaniem tych informacji... Centrum całe to jest pański dom po prostu. Dokładnie tak, no to są dwa komputery, trzy duże monitory i krzesełko przed nim. I przekazywaniem tych danych zajęła się firma Navsim z Bolesławca. Też ciekawe, bo daleko bardzo od morza, bo to drugi koniec Polski, południe zupełnie i tam chłopcy... że tak powiem, zapaleni do pomysłu, bardzo biegli programiści, a jednocześnie żeglarze, bo jakby takich potrzebowaliśmy, stworzyli zgodnie z naszymi wytycznymi projekt takiego systemu wysyłania danych i obrazowania ich tutaj po tej stronie. I to jest tak właśnie, mniej więcej tak to wygląda. W pierwszej kolumnie jest godzina i minuty, w którym sygnały zostają zczytane z łódki. W drugiej kolumnie jest czas, w którym to zostaje zapisane do bazy danych. Potem dwie kolejne kolumny to jest długość i szerokość geograficzna. Potem jest COG, to jest jego kurs, którym się porusza. Aktualnie to jest 242, czyli żegluje sobie na południowy zachód. SOG to jest speed over grant, czyli jego prędkość, przełamana na wartości maksymalne, czyli w tej chwili płynie no dosyć wolno z prędkością 5 węzłów, a maksymalną prędkość jako zanotową w ciągu minuty to jest 6 węzłów. True wind angle to jest bardzo ważna dla nas kolumna, czyli kąt, pod jakim katamaran żegluje do wiatru, TTWA. To jest 130 stopni, dlatego że wszystkie tak na... Wiatr. Nie, 130 stopni to akurat jest z wiatrem. Tak. Trym łódki, jak gdyby ustawienia i szybkościowe, wszystkie opierają się o kąt żeglugi do wiatru, dlatego że my ustawienia żagli, ich pozycje, to zawsze dopasowujemy do kąta do wiatru, dlatego to jest akurat kolumna ta odznaczona specjalnym kolorkiem w środku, żeby jako pierwsza się rzucała w oczy. Kolejne dwie kolumny, te zielone, dotyczą wiatru. TWS, czyli prędkość wiatru, True Wind Speed 11 węzłów w tej chwili i TWD, True Wind Direction, czyli kierunek wiatru, z kierunku 10, czyli prawie z kierunku północy.